Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker, a jak środa, to oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, zostało nam półtora tygodnia do pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jak pan diagnozuje, co się jeszcze może wydarzyć w tym najbliższym czasie i kto będzie zwycięzcą tej pierwszej tury, największym pana zdaniem? To znaczy, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, to wiadomo, obrzucanie się wyzwiskami, zwłaszcza prezydenta Dudy. Natomiast liczyć to zwycięstwo. Jest rzeczą oczywistą, że najwięcej głosów otrzyma prezydent Duda w pierwszej turze, co oczywiście ma się nijak do ewentualnego zwycięstwa czy przegranej w drugiej turze. No a Trzaskowskiemu udało się wyeliminować konkurencję, to znaczy zarówno Hołownię, jak i PSL. Także ciekawe jest tutaj, jaką pozycję zajmie Bosak, czy Bosak wejdzie na trzecie miejsce. Panie doktorze, to byłaby niespodzianka. No właśnie, a czy pana zdaniem jest możliwe zwycięstwo, czy jest możliwe zwycięstwo prezydenta Dudy w pierwszej turze? Czy jest możliwa taka aktywizacja wyborców, czy nie? Nie ma takiej możliwości, nie ma takiego poparcia. Są znaczne możliwości fałszowania wyborów. Poza tym w pierwszej turze te głosy są zawsze rozstrzelone, bo raczej ludzie wybierają swoich kandydatów, a nie kierują się porównaniami. Także ten na pewno nie wygra, to ja będę na kogoś innego, albo nie chcę, żeby ten wygrał, to na kogoś innego będę głosował. Także ja bym z tej propagandy sukcesu zrezygnował i spokojnie prowadził kampanię dalej. Nie ma propagandy sukcesu, to już widać. Natomiast ciekawe jest to, co pan powiedział. Co się takiego stało, że kampania i Szymona Hołowni, i przede wszystkim pana Władysława Kosiniaka-Kamysza jest taka niemrawa, bo właściwie prezesa PSL-u w ogóle nie widać? No dlatego, że Kosiniakowi się już nie opłaca. On po prostu wie, że jego szansą było uzyskanie dobrej pozycji tylko pod warunkiem, że kandydatką Platformy będzie prawdziwa prezydent. Skoro prawdziwy prezydent nie ma, no to rzeczą naturalną jest, że te głosy platformiane, które odeszły na Hołowni i Kamysza, teraz wróciły. Więc Kamysz nie ma żadnych szans absolutnie. Panie doktorze, kto stoi za kampanią prezydenta Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy? Część publicystów, część obserwatorów porównuje go do Emmanuela Macrona jako produktu marketingowego. Produkt marketingowy z pewnością, ale jeżeli weźmiemy tych wszystkich doradców z bezpieki, którzy tam się kłębią, no to odpowiedź jest jasna. Tutaj nie ma co filozofować. Jest to stary bezpieczniacki układ, całe jądro Targowicy. Czy można powiedzieć, że ta kampania przypomina kampanię sprzed właściwie 13 lat, z 2017 roku, kiedy 7, przepraszam, kiedy wygrała Platforma Obywatelska? Bo mi wiele rzeczy przypomina tamtą kampanię, te same chwyty wyborcze, jakby za kampanią Rafała Trzaskowskiego stali ci sami PR-owcy. Czy nie uważa pan, że jest właśnie tak, jak mówię? Ci sami PR-owcy mogą stać, natomiast sytuacja jest zupełnie inna. Wtedy obóz Targowicy uważał, że ma zwycięstwo w kieszeni. A teraz walczy po prostu o życie. Co trzeba w takim razie zrobić? Co ma zrobić obóz Zjednoczonej Prawicy, żeby wygrać pana zdaniem? No, obóz Zjednoczonej Prawicy miał dużo możliwości, żeby sobie to zwycięstwo zapewnić. Na przykład mógł nie kombinować z ordynacją wyborczą, która jest najgorsza z dotychczasowych i daje ogromne możliwości fałszerstw. W zasadzie to nie wiem, kto tę ordynację przygotowywał, chyba jakiś kret, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Poza tym wszelkie ukłony wobec strony przeciwnej tutaj nie pomogą, bo obozu Targowicy i dewiantów prezydent sobie nie pozyska. Natomiast czyniąc ukłony w tamtą stronę, zraża sobie własnych zwolenników. Więc uważam, że należy twardo trzymać się swojej linii.
To prawda, że tego twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej prezydent Duda nie pozyska. Mało tego, część osób zniechęconych małym wynikiem Roberta Biedronia przechodzi na, ten elektorat się przesuwa na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Czy pana zdaniem może się wydarzyć coś takiego spektakularnego w kampanii jeszcze w tej chwili, przez te półtora tygodnia, który odmieni bieg kampanii, czy nie? Moim zdaniem nie, natomiast ważna jest jednak wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy spotkanie z prezydentem Trumpem, zwłaszcza jeżeli się okaże, że to spotkanie zakończy się deklaracją, a później czynem zwłaszcza jeżeli to spotkanie zakończy się deklaracją mówiąc o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że wśród młodzieży nastroje antyamerykańskie rosną dzięki działalności rosyjskiej agentury, ale również zachowaniu ambasadora Mosbacher. Natomiast jednak w dalszym ciągu większość społeczeństwa popiera sojusz polsko-amerykański. Więc gdyby się okazało, że rzeczywiście tutaj mamy sukces, to znaczy nie chodzi o te 1000 żołnierzy, który miał być przysłany do Polski, a nie został, tylko chodzi o zwiększoną naprawdę obecność związaną z wycofaniem 9,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich z Niemiec. No to by była to by był istotny postęp, tak? Postępem byłoby również większe zaangażowanie kapitału amerykańskiego w polską gospodarkę, gdyby oczywiście rząd na to się zdecydował, bo jak na razie to rząd woli współpracę z Niemcami. Panie doktorze, w tej chwili mamy, dzisiejszy dzień przyniósł dwie informacje. Pierwsza informacja o możliwym spotkaniu prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem. Druga informacja dotyczy Rafała Trzaskowskiego, że popiera go prezydent Czech i władze Czech. Czy to ma znaczenie pana zdaniem, czy to przysporzy głosów? Nie, jeżeli chodzi o prezydenta Czech, to żadnych głosów nie przysporzy, bo stosunek Polaków do Czechów jest znany, nie ma to żadnego znaczenia. A ci, którzy wiedzą, jaka jest sytuacja, wiedzą, że Miloš Zeman, prezydent Czech, jest czołowym przedstawicielem obozu rosyjskiego w Europie i w samych Czechach. Więc tutaj to nic nie da. To znaczy, to może tylko umocnić obóz Targowicy, ale to i tak on jest umocniony. Czyli głosów nie przysporzy. Jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, czy to rzeczywiście pomoże prezydentowi Dudzie, czy wobec tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wręcz odwrotnie, pana zdaniem? Pan mówi, że to właśnie będzie sukces dyplomatyczny. Ale czy na przykład nie odezwą się głosy, że prezydent Trump nie potrafi sobie poradzić z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, więc jak sobie poradzi z tym, żeby zwiększyć obecność wojsk amerykańskich w Polsce? Chociażby, jeżeli podejmie taką decyzję, to sobie poradzi. Natomiast od kilku dni prowadzona jest w Polsce kampania, oczywiście przez ośrodki prorosyjskie, na temat, że już koniec Stanów Zjednoczonych, za chwilę się rozsypią, nie będzie ich i tak dalej. I to jest oczywiście robione właśnie pod kątem obniżenia zaufania i zdeprecjonowania współpracy polsko-amerykańskiej. Więc jeżeli Polacy uwierzą w to, że Stany Zjednoczone się skończyły, no to trudno, to sami sobie po prostu zaszkodzą. Panie doktorze, jest informacja płynąca z Unii Europejskiej, że ośrodki unijne zajmą się tym wyborem pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czy odbyło się to zgodnie z prawem, że się przyjrzą temu, co się dzieje w Sądzie Najwyższym. Czy to jest kolejna zapowiedź grillowania i czy rzeczywiście może być aż tak daleko posunięta ingerencja Unii Europejskiej, żeby ingerować w skład osobowy Sądu Najwyższego, pana zdaniem? Komisja Europejska może ingerować tak, jak chce, ponieważ nie czuje żadnego oporu ze strony polskiej. Nie jest to kolejne grillowanie. Po prostu Komisja Europejska wypowiedziała Polsce wojnę. Chce doprowadzić za wszelką cenę do obalenia tego rządu, do zwycięstwa Targowicy.
I trzeba się z tym liczyć. Trzeba się raczej zastanawiać nad tym, jak stawić opór i jak uderzyć w Komisję Europejską, a nie nad tym, czy Komisja Europejska znów będzie atakowała, czy może zrobi 5 minut przerwy. Będzie atakowała do skutku. To znaczy do czasu, aż dostanie po łapach od Polski. Pan wielokrotnie pan mówił, że wygra ten kandydat, który rozbudzi większe emocje. Co może być tymi emocjami, pana zdaniem? Właśnie rozbudzenie jakich emocji, rozbudzenie jakich emocji może doprowadzić do zwycięstwa któregokolwiek z kandydatów? Myślę, że emocje tożsamościowe są tutaj najważniejsze. Jeżeli obóz targowicy będzie starał się wzmocnić emocje dotyczące dewiacji i, jakby to powiedzieć, europeizowania Polski, to przegra. Zresztą dlatego oni starają się to za wszelką cenę ukrywać. Ale obecnie jesteśmy na tym etapie, że krzyki bądźmy Europejczykami, odrzućmy Polskę, już tak nie działają jak jeszcze 10 lat temu na przykład. Więc ja myślę, że najważniejsza jest kwestia tożsamościowa. Czy o wyborach zdecydują małe miasta, małe miejscowości? Czy ta narracja dużych miast będzie silniejsza, pana zdaniem? Nie, pani, no, w dużych miastach będzie silniejsza narracja dużych miast, a na prowincji małych miasteczek i wsi. Chodzi o to, w jakim stopniu się zmobilizuje elektorat wielkomiejski, wykorzeniony, bo przecież ludność miejska tak naprawdę nie jest ludnością o koreniach miejskich, tylko to są w pierwszym albo w drugim pokoleniu, którzy mieszkają w miastach. Oni nie stanowią tradycyjnej ludności miejskiej w związku z tymi wszystkimi ruchami migracyjnymi w Polsce. Także wielkomiejski elektorat jest wykorzeniony, natomiast elektorat małomiasteczkowy i wiejski jest zakorzeniony w tradycji, w tożsamości polskiej. No i zobaczymy, kto się bardziej zmobilizuje. Czy koronawirus, czy zagrożenie epidemią może spowodować, że będzie mniejsza frekwencja, pana zdaniem, czy nie? Moim zdaniem tak, ponieważ ta histeria została sztucznie rozdmuchana. Wprawdzie teraz trochę mija. Przepraszam, że przerywam. Jak widać po deklaracjach polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy pośrednio przyznają, że ich celem nie była ochrona zdrowia Polaków, tylko chodziło o wymianę kandydata, po prostu. Tak, no ale fakt jest taki, że ta histeria została rozbudzona. No teraz ona trochę mija. Ale mimo wszystko myślę, że frekwencja będzie niższa niż zwykle. Więc propaganda typu, że frekwencja rośnie, będzie 70% czy tam 60%, no to jest po prostu propaganda sukcesu, która mija się z celem. Ale jednej i drugiej strony niech pan zauważy. Bo jednej i drugiej strony, bo tak samo mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, że są zaktywizowani jej wyborcy i pójdą o wiele większym stopniu zagłosować niż wcześniej, tak? Bo chcą skończyć rządy zamordystycznego PiS-u. Więc też pytanie, która grupa się bardziej przestraszy koronawirusa? Grupa popierająca aktualną władzę walczy o jakby zachowanie status quo, natomiast nie walczy o życie. Natomiast cały ten establishment europejsko-targowicki walczy po prostu o życie. Ale myśli pan, że przegrana Rafała Trzaskowskiego oznacza dla nich kompletną klęskę? Tak, przegrana Trzaskowskiego będzie dla nich klęską i wtedy Polska znajdzie się zupełnie w innej sytuacji. To nie znaczy, że nie będzie konfliktów, ale powstanie nowa scena polityczna. A jaka scena polityczna pana zdaniem powstanie, jeżeli byśmy mogli teraz hipotetycznie pokazać? No przede wszystkim ulegnie dezintegracji Platforma Obywatelska.
a też nie wiemy, jaki będzie los Zjednoczonej Prawicy. Ja nie prorokuję utrzymania jedności. Mogą powstać zupełnie nowe stronnictwa polityczne. Wtedy debata polityczna, spór polityczny będzie się już toczył na innym, wyższym poziomie. Nie o to, czy Polska ma w ogóle istnieć, tylko jak ma istnieć. Bo w tej chwili tak naprawdę spór dotyczy tego, czy Polska ma być dodatkiem do Niemiec i przyjąć wszystkie dewiacje Zachodu, czy ma być państwem niezależnym. A jeżeli Trzaskowski przegra, no to już będzie debata, co dalej w ramach państwa niezależnego. Panie doktorze, politolodzy mówią, że scena polityczna już jest właściwie już ułożona, że nie ma miejsca na bezstronnictwa, że w tej chwili to się wszystko będzie rozgrywało pomiędzy obozem liberalno-lewicowym a konserwatywnym. To jest trochę inaczej niż pan prognozuje. No, ja się z nimi nie zgadzam po prostu. Moja analiza wiedzie zupełnie w innym kierunku. Być może te dwa obozy chciałyby, żeby tak było, żeby były tylko te dwa obozy i albo jeden zwycięża, albo drugi, ale zwycięstwo teraz jednego czy drugiego obozu zadecyduje o przyszłości Polski na najbliższą dekadę. I o tym, proszę państwa, musimy pamiętać. Jeszcze z panem doktorem na temat wyborów będziemy rozmawiali za tydzień, tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Bardzo dziękuję, panie doktorze. A ja państwa zapraszam, żebyście zostali z nami, bo za chwilę kolejny gość, pan wiceminister Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.